Rysowanie jest fajne, a jeszcze fajniej jest dostawać to, co narysujesz. Bohaterowie dzisiejszego wyzwania doświadczą tego na własnej skórze. Miłego oglądania! No jak tam, dziewczyny, jesteście podekscytowane, że bierzecie udział w challenge'u? Kiedy to się zacznie? Witam wszystkich! Cześć, hej! No w końcu przyszedł. Ale i tak się nudzę. Lepiej zobaczę, ile lajków ma moje zdjęcie. Uwaga! Mamy pędzel, mamy obraz. Ale nie będziemy tak po prostu malować, bo to nudne. Nawet bardzo. Zgadzacie się z tym? Nie obchodzi mnie to. No, powiedzmy, że tak. Sprawdźmy, co będziecie dziś malować. Niech was nie zmyli pusty talerz. Dajcie mi chwilę. I voilà! Oto piękna rzodkiewka. Fu, nienawidzę rzodkiewek. Co to za ohyda? Nie macie zbyt wiele czasu, więc zaczynajcie. Wow, dziewczyny, idzie wam błyskawicznie. Trzeba tylko znaleźć odpowiednie proporcje. Pospieszcie się, czas ucieka. Nie jestem w tym zbyt dobra. Ja zrobię, co w mojej mocy. To będzie wspaniałe. Nie mam talentu do rysowania. To straszne. Wow, Jess jest w tym taka dobra. Muszę jej jakoś przeszkodzić. Ukradnę jej farbę i nie będzie mogła dokończyć. Dobra, prawie skończyłam. O nie, gdzie jest moja farba? Nigdzie jej nie ma. Przepadła, czas się kończy. Mam pomysł. Użyję błyszczyka Moniki. Kolor jest idealny. To świetny pomysł, Jess. Pora już kończyć. Dziewczyny, pokażcie swoje prace. Pospieszcie się. To moja. No nieźle, Mary. Wow, pochwalił mnie. Jess, twój rysunek jest po prostu wspaniały. Brawo! Miło to słyszeć. Monika, co to za bazgroły? To nie jest dobre. Nie, co za porażka. No cóż, Monika, rzodkiewka jest twoja. Smacznego. Ten dzień jest do bani. Nie umiem rysować, więc teraz jem rzodkiewki. Fu, to smakuje paskudnie. Monika, jesteś taka zabawna. Wow, co za wspaniały koktajl. Widzę, że wy też jesteście podekscytowani. Yummy. Pozwólcie, że ocenię jakość koktajlu. No, jest boski. Dobra, czas start. Rysujcie szybko i pięknie. Jestem pewna, że potrafię to zrobić najlepiej. Posługiwać się kredkami, no nikt mnie nie przebije. Suzy jest naprawdę dobra. A co tam u Jill? No, u niej też nieźle wychodzi. Co robić? Wiem. Zak, co ty wymyśliłeś? Może się z nami podzielisz? Nie przeszkadzajcie mi, ja tu tworzę sztukę, nie rozpraszajcie mnie. Okej, dobra, artysto, zostawiamy cię w spokoju. Dzięki. Poza tym już prawie skończyłem i niedługo wszyscy będą mogli zobaczyć moje arcydzieło. Trzeba tylko dodać trochę pianki i nieco udekorować. Zak, jesteś bardzo kreatywny. To wygląda bardzo realistycznie, naprawdę. Gotowe. Dodam jeszcze kredkę do środka. Będzie wyglądać jak słomka. No i możecie podziwiać moją genialną pracę. No wyszło bardzo fajnie, Zak. Jestem z siebie taka dumna. Bardzo się starałam i jestem zadowolona z rezultatu. Zgadzam się, wyszło nieźle. Mnie się mój rysunek nie podoba. To nie jest ładne. O, użyję pianki do golenia. Zak, pożyczysz mi jej? Proszę. Jasne, nawet ci pomogę. Można ją wycisnąć na kartkę. Będzie wyglądać realistycznie. Dzięki. Mam też kolorową posypkę. Nie zaszkodzi nieco upiększyć moją pracę. Idealnie. Czas minął. Dokonajmy podsumowania. Przestańcie rysować i pokażcie, co tam macie. Nie mogę się doczekać. O rany, mój rysunek popłynął. To wszystko przez piankę.
Jill, wylatujesz. To okropna praca. Tak, mój plan zadziałał. To było bardzo zabawne. Brawo ja. No zostało nam dwóch zawodników. Który z nich zwycięży? Proszę spojrzeć, odwaliłam kawał dobrej roboty. Wow, brawo Suzy. Wygrałaś. Nie mogę w to uwierzyć, ale super. Co? To przecież mój koktajl był lepszy. Oto i moja gigantyczna nagroda. W końcu jej spróbuję. Jest naprawdę pyszny. Tak, jest rewelacyjny. Chwileczkę, co się dzieje? Myślę, że ktoś próbuje wypić twój koktajl bez pytania. Zak, co ty sobie myślisz? Nie mogłeś chociaż zapytać? Nigdy ci tego nie wybaczę. A masz! Jestem na ciebie mega zła. Co za zwrot akcji, Zak. Wyglądasz śmiesznie, ale należało ci się. Dziewczyny, tym razem macie szczęście. Będziecie malować pyszne lody. Jestem pewien, że warto o nie powalczyć. I żeby nie być gołosłownym, sam ich spróbuję. Naprawdę niesamowity smak. Czas, start. To będzie bitwa o pyszny deser. Spróbuję jeszcze trochę. Hej, to już przesada. Dam ci nauczkę. Zaraz znowu spróbuję tych pyszności. Fuu, to jest obrzydliwe. Ktoś podsunął mi farbę zamiast lodów. Kto to zrobił? Mary? Monika? A może Jess? Ech, nie jestem zbyt dobra w rysowaniu. Staram się, ale nadal wychodzi beznadziejnie. A ja wręcz przeciwnie, jestem zadowolona z mojej pracy. Okej, dziewczyny, czas minął. Zobaczmy, co narysowałyście. Ojej, lody się roztopiły. Co? To nie fair. Wyglądają niesmacznie. Dobra, musimy wybrać zwycięzcę. Monika, twój rysunek jest okropny. Jess, twoja praca jest o wiele lepsza. I wreszcie Mary. No, twój rysunek najbardziej przypomina roztopione lody. Wygrałaś. Sorry, dziewczyny. Nawet nie sądziłam, że tak to się skończy. Koktajl lodowy jest tylko mój. Wyciągam słomkę i do dzieła. No, nieźle to wymyśliłaś. Jest naprawdę dobre. Zazdroszczę ci. Mam dla was całe wiadro Nutelli. Jest takie ciężkie. Uczestnicy są zachwyceni. To najlepsza nagroda w historii. Zrobię sobie małą degustację. Wow, jest niesamowita. Jest taka dobra. Ups, chyba mnie trochę poniosło. Czas start, do dzieła. Start. No to zaczynamy bitwę. Zwycięstwo jest moje. Zapomniałem, ile będzie 2 dodać 2. Nie traćcie czasu, bierzcie się do roboty. Co to za okropny rysunek mi wyszedł? Wiem. Narysuję tutaj napis Nutella. Jill, co ty robisz? Zobaczysz. Potrzebuję też nożyczek. Zamierzam wyciąć napis i przykleić go na słoiczku. Jest w tym samym kolorze, co nasza nagroda. Jestem geniuszem. Spojrzę, jak idzie Suzy. Wow, jaki fajny rysunek. Ale nie pozwolę jej wygrać tak łatwo. Uważaj, Suzy. Tak, to nieuczciwe. Użyłeś mnie. Skoro zrujnowałeś moją pracę, to ja zrujnuję twoją. A masz? O nie, zniszczyłaś moje arcydzieło. I jak ja teraz to wszystko naprawię? Skoro jeszcze malują, to zrobię sobie kanapkę na słodko. Jakie to jest pyszne. Mam pomysł. Namaluję kanapki z Nutellą. Zawsze to jest jakieś wyjście. Zak, denerwujesz mnie. Ja też wiem, jak naprawić mój rysunek. I będzie wyglądał o niebo lepiej. Oj, tak się rozsmakowałam, że zapomniałam o czasie. Koniec! Pokażcie mi swoje prace. Proszę, mam do tego smykałkę. Co jest z rozmiarem?
tu stoi całe wiaderko, a ty masz jakiś mały słoiczek. Nie nadaje się. A co z moim rysunkiem? Jest najfajniejszy. To nie jest to, co było wymagane. No, ale nieźle, Zak. A oto moja wspaniała praca. Nie wyciągaj zbyt pochopnych wniosków, Suzy. Kogo mam wybrać? Dobra, wiem. To dla was. Wow, mam kanapki. A ja wiaderko Nutelli. Suzy, masz wielkie szczęście. Co? Tu nic nie ma? Jaki sens ma dawanie wiaderka bez Nutelli? Masz pecha, Suzy. Oto prawdziwa nagroda. To najsmaczniejsze kanapki na świecie. Ich jedzenie to czysta przyjemność. To wygląda pysznie, Zak. Jesteś prawdziwym farciarzem. Tak, Zak, masz wielkie szczęście. Ech, ja też chciałabym zjeść Nutellę. Może i mnie się poszczęści. Muszę spróbować. Może też mam Nutellę. O nie, to jednak farba. Niepotrzebnie to zjadłam. Niedobrze mi, uciekam stąd. Musisz uważać, bo inaczej zawsze będziesz jadła farbę zamiast Nutelli. Mamy jeszcze wiele innych ciekawych i ekscytujących challenge'y. Subskrybuj nasz kanał, aby ich nie przegapić. Na razie!